Hej, dzień dobry, witam Was w wakacyjnych warunkach. Ja, słuchajcie, jestem na Sardynii. Mam dosyć długi urlop, więc jak najbardziej można powiedzieć, że przedłużam sobie wakacje, przedłużam sobie słońce. Chociaż wiem, że w Polsce jest ciepło. Natomiast, no tak jak mówię, mam nieco dłuższy urlop, który również zahaczy o wrzesień. Natomiast wakacje wakacjami, powoli czuć w Polsce taką zbliżającą się jesień i poranki są już coraz chłodniejsze. No i też zbliża się czas infekcji. I nie wiem jak u Was, słuchajcie, ale w Poznaniu bardzo dużo osób choruje i panuje już teraz, zaczyna panować jakiś taki okres infekcji, grypy, więc warto, słuchajcie, pomyśleć już teraz o suplementach i o tym, żeby zbudować swoją odporność, tym bardziej, że przed nami wrzesień, idzie okres jesienny, no i wzmożony okres infekcji, więc warto pomyśleć tutaj o suplementach. Jeśli chodzi o mnie, ja od 3 miesięcy stosuję suplementy marki Noyo, poczynając od kolagenu, jak i formuł, które budują odporność. I tutaj, słuchajcie, mam akurat na ten moment, wybrałam sobie takie 2 suplementy. Oprócz tego jest jeszcze olej Immuno Oil, który akurat zostawiłam w domu, ale to jest olej, który już stosuję od jakiegoś czasu, właśnie od 3 miesięcy, i za chwilę Wam o nim opowiem. Natomiast tutaj mam kapsułki Wege D4000 oraz tutaj mamy kompleks witamin B. Olej Immuno Oil zawiera opatentowaną formułę najwyższej jakości oleju z alg i możecie też pamiętać o tym, że ten olej jest tak naprawdę przeznaczony dla całej rodziny, czyli zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci od 3 roku życia. Także tak, dzieci też jak najbardziej mogą spożywać ten olej. Jeśli chodzi o mnie, przetestowałam i za każdym razem ten olej stosuję na czczo rano i nie zauważyłam żadnych dolegliwości, trawiennych też, bo różnie z tym było, jeśli chodzi o stosowanie właśnie takich olejów w przypadku mojego organizmu. Natomiast tutaj nic się nie dzieje, a bardzo dobrze wpływa ten olej, słuchajcie, też na skórę. Przede wszystkim ten olej wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, ale jak już mamy infekcję, to łagodzi objawy tej infekcji. No i też wykazuje działanie antyoksydacyjne, czyli wolniej się starzejemy i ma dobroczynny wpływ na skórę, bo skóra jest bardziej nawilżona i nie jest już taka przesuszona. I szczególnie też, kiedy na przykład wracacie po wakacjach, po ekspozycji słonecznej, skóra jest przesuszona, suszona, odwodniona, to warto jest wprowadzić ten olej w swoją dietę po to, żeby tę skórę nawilżyć, ujędrnić, tak żeby była mięciutka, żeby była bardziej nawilżona. No i właśnie ten olej w taki sposób działa. Tak jak mówię, ja ten olej stosuję już od 3 miesięcy. Teraz mam swoją kolejną butelkę. Tutaj na wakacje nie zabrałam, no bo to jest nieco większa pojemność i w ogóle to by nie przeszło, a że ja mam tylko tutaj bagaż podręczny, więc no nie ma szans. Więc jak tylko wrócę z wakacji, a ja już jestem nieco opalona, spieczona, więc będę regularnie stosować właśnie ten olej. I też pamiętajcie o tym, że odporność budujemy poprzez zdrowe odżywianie. I to jest oczywiście ważne, wybieramy składniki najlepsze jakościowo, ale warto wdrożyć do swojej diety właśnie suplementy, tak żeby uzupełnić witaminy. Natomiast też pamiętajcie o tym, aby być w tym regularnym, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zbudować swoją odporność. I mój trik na to jest taki, żeby trzymać najlepiej te suplementy gdzieś na wierzchu. Ja akurat suplementy trzymam w narożniku swojej kuchni, na ozdobnej tacce. Dzięki temu za każdym razem rano, kiedy wstaję, a wstaję sobie nieco wcześniej, tak żeby mieć chwilę dla siebie, wtedy spędzam chwilę czasu w kuchni, zaparzam sobie kawę z samego rana, bo bardzo lubię, albo czasami też przygotowuję sobie szklankę wody z cytryną, no i wtedy sięgam po suplementy i to jest taki czas dla mnie, kiedy ja dbam o siebie i swój organizm od wewnątrz. Mając te rzeczy na wierzchu, pamiętam o nich, bo je widzę, więc to jest taki dobry trik na to. A żeby to ładnie wyglądało, no to fajnie jest to jakoś w jakiś sposób po prostu wyeksponować w kuchni. Nie musi to wyglądać brzydko. Jeśli nie lubicie, nie wiem, stosu rzeczy gdzieś tam na blacie, na kuchni, no to warto to jakoś, tak wiecie, ładnie wyeksponować, żeby to fajnie wyglądało. No i wtedy też
przyjemnie jest po to sięgać, tak mi się wydaje. No i kolejna rzecz to witamina D. Tutaj mamy bardzo dobrze przyswajalną witaminę K oraz witaminę D w dużej ilości, mamy tutaj 4000 jednostek. I bardzo ważna informacja o promocji, gdyż od 29 sierpnia do 2 września trwa akcja promocyjna. Mamy minus 25% na wszystkie suplementy diety oraz zestawy. Link do sklepu znajdziecie na dole w opisie, więc jeśli macie ochotę, no to warto, myślę, skorzystać. Dzień dobry. Słuchajcie, ja jestem w trakcie pakowania, dlatego że wyjeżdżamy i znowu lecę sama z dzieckiem na wakacje. I tym razem, może nie tym razem, ale ponownie lecimy do Włoch. Lecimy na Sardynię. Myślę, że będzie bardzo fajnie, że będzie bardzo ciekawie. Tym razem liczę na naprawdę genialne plaże. A Sardynia jest uznawana za europejskie Karaiby. Są tam przepiękne plaże, białe piaski, lazurowa woda. I tak naprawdę też wiele osób mi Sardynię polecało. I każdy, kto opowiada o Sardynii, no to mówi, że jest przepięknie, że warto się tam wybrać i że w ogóle chce wracać. Więc myślę, że będziemy zadowoleni. No mam taką nadzieję. Z takim nastawieniem lecimy. Natomiast słuchajcie, znowu przede mną mega wyzwanie, no bo po pierwsze no sama z dzieckiem to raz. Po drugie jest to totalny spontan, dlatego że też miałam problem z dokumentami. Z jednej strony kończyła mi się ważność dowodu osobistego. I teraz w sumie jak sobie tak myślę, to dobrze, że złożyłam wniosek o paszport, dlatego że no w sumie jeszcze tego dowodu nie mam. Na dowód czeka się bardzo długo. Teoretycznie miało być nieco szybciej, ale prawdopodobnie dlatego, że mamy teraz okres urlopowy, to będzie na czas, tak jak jest to podane gdzieś tam na stronie czy tam w moim wniosku, że jak będzie wtedy, no to będę musiała odebrać właśnie wtedy, a nie z przyspieszeniem. Natomiast jak składamy wniosek o paszport, to okazuje się, że paszporty potrafią wydać bardzo szybko. I słuchajcie, tak jak ja złożyłam wniosek o paszport, to jeszcze wysłałam do maila, do urzędu z prośbą o przyspieszenie, dodając jako załącznik bilety lotnicze. I wtedy proces przebiega bardzo szybko, znaczy ten proces wydawania paszportów jest przyspieszony i paszport mój wydali w 3 dni. Wiem, że jak ktoś się bardzo dobrze postara, to paszport mogą wydać nawet na 2 dzień. Natomiast te 3 dni u mnie w zupełności wystarczyły, także no, ja byłam bardzo zdziwiona, ale no, w ciągu 3 dni udało mi się odebrać paszport, także dokumenty mam i wiem, że będzie dobrze. Natomiast wyzwanie kolejne tego typu, że lecimy z Katowic, a z Poznania do Katowic jest kawałek i trzeba będzie dojechać. I na początku myślałam, że na spokojnie sobie pojedziemy tam pociągiem, po czym okazało się, że pomimo tego, że jest to nocny pociąg i w sumie z soboty na niedzielę, gdzie? Z niedzieli na poniedziałek, to wszystkie miejsca były wykupione, przynajmniej w tej pierwszej klasie. W drugiej klasie też były akurat, natomiast nie o tej godzinie, o której chciałam i to by było tak na styk, byłoby bardzo ryzykownie, na pewno bardzo i chyba bym nawet nie zdążyła, więc lepiej nie, a na tę godzinę, co chciałam, no to niestety wszystkie bilety były wykupione i jedynie ryzyk fizyk, że załapię się na miejsca stojące, no wiadomo, z dzieckiem to ja w życiu na coś takiego bym się nie zdecydowała. Także nie mam innego wyjścia jednak jak jechać samochodem. Także kolejne przede mną wyzwanie, żeby dojechać do Katowic w 4 godziny. Tam już mam zabukowany parking gdzieś tam blisko hotelu, więc transfer też jest zapewniony. No i lecimy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, że nic się nie wydarzy po drodze, nie będzie żadnych większych przygód, to znaczy przygody mogą być, ale byleby tylko te dobre i pozytywne. No i cóż, słuchajcie, jestem w trakcie pakowania. Tak jak ostatnim razem
tak jak ostatnim razem, zabieram wyłącznie bagaż podręczny, więc muszę się spakować w plecak, mały plecak, który będę mieć tu, i w mały bagaż, który będzie Adasia na kółeczkach, będzie mu wygodnie to ciągnąć, ale podejrzewam, że i tak ja będę sobie z tym radzić, tak mi się wydaje, aczkolwiek i tak Adaś bardzo niezwykle pomaga. Oprócz tego zabieram jeszcze właśnie koc, który się zwija. Można zamknąć zamkiem błyskawicznym i w sumie mamy z tego podusie. Ten koc, pamiętam, bardzo nam się przydał też ostatnim razem, dlatego że we Włoszech, jak jest bardzo gorąco, to do przykrycia są wyłącznie prześcieradła. Wiem, że Adaś tego nie lubi, bo ostatnim razem w ogóle nawet nie chciał pod tym spać, bo wiecie, to jest takie cienkie prześcieradło, więc nope. I spał pod kocem, także to ze sobą zabieramy na 1000%. Ostatnim razem też miałam taką kalimatę, można powiedzieć, taki koc, to jest z Sinsay. Natomiast zgubiłam szelki, nie wiem gdzie one są. I tutaj, słuchajcie, totalna improwizacja, bo to są szelki bodajże od torby, od komputera. Wszystko sobie tutaj zacisnęłam, tutaj zabezpieczyłam sobie tym haczykiem i w sumie dobrze to się trzyma, więc myślę, że to też ze sobą zabierzemy. Ostatnim razem w ogóle się do tego nie przyczepili, że mieliśmy przez bagaż przewieszony dodatkowy koc i gdzieś tam była wciśnięta poduszka między rączki, więc zabieram to ze sobą ponownie zrobimy ten sam manewr. I tylko teraz chyba będę musiała zabrać ze sobą nieco więcej sprzętu, gdyż niestety będę musiała zabrać ze sobą laptopa, no bo okazuje się, że muszę troszkę też popracować, z wakacji wakacjami, ale pracy trochę też musi być. A teraz lecimy na nieco dłuższy wypad, będą to wakacje tygodniowe. Ostatnim razem byliśmy 5 dni, a teraz tak konkretnie, bo nawet chyba 8. No wiadomo, nie licząc jednego dnia powrotu, ale pełne 7 dni, pełne 7 noclegów. A na 8 dzień z samego rana jest wylot, ale na miejscu jesteśmy pełne 7 dni, więc to jest dużo. Ciekawe, jak damy radę, czy wytrzymamy. W ogóle też patrzyłam na pogodę na koniec sierpnia, no to słuchajcie, będzie tam bardzo gorąco. Nie wiem, czy to jest dobry moment. To znaczy, wiele osób poleca, żeby lecieć na Sardynię gdzieś tak już we wrześniu. Na pewno październik to jeszcze jest bardzo dobry czas, bo woda jest ciepła, mało turystów. A nie jest też tak już gorąco. Patrząc na pogodę, ma być tak 35, 36, a nawet 37 stopni. Pełna lampa, będzie bardzo gorąco, coś mi się wydaje, aczkolwiek wyspa, mam nadzieję, że będzie tam trochę zawiewać, chociaż Sardynia jest bardzo dużą wyspą. I lecimy do Alghero, czyli to jest ta północna część na zachód, i dlatego z Katowic, dlatego że bilety, słuchajcie, to też jest w sumie taka ciekawostka, jeśli ktoś by chciał lecieć na Sardynię, no to najtańsze bilety na Sardynię są z Katowic do Alghero. Ja za bilet dla jednej osoby w obie strony zapłaciłam 500 zł, więc to jest, uważam, mega okazja, super tanio, więc sobie sprawdzajcie, bo no, jeśli marzy Wam się Sardynia, to to jest dobre miejsce wylotu, no i Alghero dobry kierunek. Do Olbi z kolei są, już widziałam, droższe bilety, ale do Alghero jest no stosunkowo taniej. To, co zabieram ze sobą. Więc tak, tradycyjnie zabieram ze sobą ten plecak i on jest bardzo dobrze wykonany, jeśli chodzi o szycie, dlatego że no, on jest wypełniony po brzegi. Jak już się go, wiecie, zamknie, no to jest bardzo ciężki, a w ogóle się nie sypie. Nie jest może tak komfortowy i wygodny, no bo te szelki są dosyć cienkie, tak trochę się wyrzynają w ciało, ale ja już to mówiłam. Niemniej przez to, że to jest taki cienki materiał, to bardzo dużo można wypełnić wnętrze swoimi rzeczami.
Także no sporo się tutaj mieści. Jeszcze tutaj zamierzam spakować laptop, być może tutaj do tej kieszonki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Swobodnie zamknęłam. O, tutaj jeszcze mamy tę część z kieszonkami, więc tutaj można powrzucać jakieś dokumenty, jakieś kable, jakieś takie pierdoły potrzebne. Tu chyba mam, tak? Tutaj w ogóle mam część sprzętu, w tej walizce akurat. Mam tutaj głośnik. Mam głośnik, mam tutaj też powerbanka, na pewno się przyda. Mam też tutaj ładowarkę. W ogóle zabieram ze sobą dwie ładowarki, no bo ostatnim razem jedna ładowarka to, no, była ok, natomiast brakowało mi w pewnym momencie tak, żeby podładować sprzęt. Tutaj mam te takie poduszki na rączki dla Adasia do pływania, na pewno mu się bardzo przydadzą. Tu jest szczoteczka do zębów, tutaj są, słuchajcie, kosmetyki, to tak jak widzicie... To jest akurat taka kosmetyczka przezroczysta z Minty Shop. Kupiłam takie lusterko. Tutaj ta kosmetyczka jest akurat trochę brudna, ale to nic nie szkodzi. Takie lusterko dosyć płaskie, słuchajcie, w Rossmanie. Myślę, że ono może się przydać do malowania. Natomiast tu wszystko wypełniłam swoimi kosmetykami do mycia twarzy, pielęgnacji. Jak widzicie, jest szczoteczka do zębów. Mam tutaj też część z lekami. W ogóle teraz ostatnio bardzo dużo ludzi choruje. Nie wiem, jak tam u Was. Ale no pojawia się COVID, nie? W każdym razie mam tutaj Gripex, mam tutaj leki przeciwbólowe, płyn do oczu. Tutaj mamy tabletki takie nawilżające na gardło, probiotyki na jakieś tam dolegliwości jelitowe i oczywiście plasterki, gdyby gdzieś tam coś się stało, krewka poleciała i tak dalej. No i to, co jest najważniejsze, no to filtry do ciała. Ja w ogóle taki filtr w sprayu kupię na miejscu, prawdopodobnie w Lidlu, bo też sprawdzałam od razu w ogóle, gdzie jest Lidl, obok mojego miejsca zakwaterowania. Właśnie, to, czego jeszcze nie powiedziałam, to... Miejsce zakwaterowania oczywiście zmieniłam. Ja w ogóle nie zdecydowałam się na tego gościa, który... Dobrze, i znowu mi się kamera przegrzała, więc wszystko się wyłączyło. Nie wiem, jak to będzie właśnie tam na miejscu, gdzie będzie tak dużo stopni, to podejrzewam, że kamera będzie mi się bardzo szybko przegrzewać. No ale to nic, to będę robić najwyżej przerwy. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, nie zdecydowałam się na tego gościa, który poprosił mnie o anulowanie i zabukowanie bezpośrednio rezerwacji, no bo to było dla mnie podejrzane, aczkolwiek wiem, że ludzie, niektórzy tak robią i rezerwują, bukują sobie bezpośrednio przez maila, wtedy jest taniej i ogólnie jest wszystko ok. Natomiast jest to bardzo ryzykowne, zatem i tak poszukałam sobie innego miejsca. Wydaje mi się, że prawdopodobnie wyszło mi to na dobre, dlatego że i tak znalazłam ciekawsze miejsce, bo bliżej plaży. Bardzo blisko mam Lidla, bo chyba jakieś 500 metrów, więc wystarczy przejść piechotą. I na razie nie zamierzam póki co wynajmować też samochodu. Będziemy na pewno pierwszego dnia, czy tam pierwsze dwa dni udamy się na pobliską plażę. Potem ja sobie na spokojnie tam na miejscu będę mniej więcej planować. Rozejrzę się też po okolicy, jak to wygląda. Wiem, że tam są bardzo dobre połączenia autobusowe. Mam nawet taką makietę, bo dostałam z połączeniami autobusowymi na różne plaże, najbliższe i też najfajniejsze. Więc wieczorami, jak już będę, wiecie, sobie tam na miejscu odpoczywać, a Adaś będzie spał, no to ja sobie przeanalizuję to wszystko i będę planować po prostu kolejne dni. Natomiast na razie nie planuję wynajmować samochodu, bo nie chcę się tak przemęczać podróżą, jak to było ostatnim razem. Chcę teraz trochę odpocząć, chcę teraz trochę zwolnić. Natomiast jak to wyjdzie w praniu, to oczywiście zobaczymy. Być może sobie podjedziemy gdzieś jakimś autobusem w nowe miejsce. Wiem, że Sardynia jest piękna i warto wsiąść w samochód i pojechać kawałek dalej, żeby zobaczyć coś innego. Natomiast, no tak jak mówię, na razie nic nie planuję, to będzie totalny spontan, zobaczymy, na co się zdecyduję i tak dalej. Ale tak jak mówię, chcę odpocząć, potrzebuję odpoczynku, więc to. I cóż, jeśli chodzi o kosmetyki, no to słuchajcie, taki... filtr w sprayu, bo jest bardzo wygodny dla dzieci. Kupię w Lidlu 50.
zużyję, jestem przekonana, że zużyję to do końca wakacji, więc butelkę i tak wyrzucę. Zatem nie zamierzam tego pakować w walizkę, zabierać ze sobą, bo to jest szkoda miejsca i ciężaru. Za ciężkie po prostu będzie. Tak samo kupię szampon do włosów w tamtym miejscu i żel do mycia ciała, dlatego że przyda się jedna taka większa butla dla nas obu. Zatem nie ma zamiaru brać tutaj setki, bo to pewnie nam starczy, nie wiem, na 2 dni. Wolę nie brać żelu w ogóle i kupić po prostu tam na miejscu w Lidlu. To samo z szamponem do włosów, będziemy korzystać z tego samego. Adaś nie ma żadnych uczuleń, więc możemy używać tego samego szamponu. Wzięłabym swój ulubiony, ale no tak jak mówię, to jest za duża pojemność i nie ma sensu. Tam zużyjemy sobie wszystko do końca, butelki wyrzucimy. Natomiast to co biorę, no to filtr od Basic Lab 50, to już w kremie. To jest setka, ostatnim razem bez problemu mi to przeszło, więc no problem. Biorę też coś do kremowania ciała, tubkę 100 ml, skóra może być przesuszona, więc potrzebuję jakiegoś balsamu. Wiem, że no pewnie nie zużyję tego do końca, a nawet też jak skóra będzie podrażniona, bądź lekko poparzona, czy moja, czy Adasia, to taki krem łagodzący bardzo mi się przyda. I to jest setka, więc to też idealnie nadaje się w podróż. Oczywiście pasty do zębów. Ja dla siebie biorę jeszcze 30 Bibio od Ewy Chodakowskiej. To jest krem mineralny, zarówno do twarzy, jak i do ciała. Ponieważ no, tam będzie ostre słońce, to wolę jednak 30 nałożyć na ciało. No i tutaj biorę do mycia buzi Samarite 100 ml Supreme Cleanser. To jest zarówno do twarzy, oczu i ciała. Do ciała mi trochę tego szkoda, bo to jest bardzo przyjemna konsystencja, która też nie wysusza. A świetnie mi się to po prostu przyda do zmywania makijażu twarzy. No i setka w butelce, więc wiem, że też to przejdzie, także to ze sobą zabieram. Biorę też ze sobą odżywkę do włosów, nie wiem czy właśnie, ale ja tak bardzo lubię tę swoją odżywkę do włosów, że dobra, wpakuję ją w butelkę 100 ml, no i będę korzystać. Także tutaj mamy odżywkę, być może kupię też osobno jeszcze, nie wiem, Pantene, czy co oni tam mają lokalnego w Lidlu, też odżywkę do włosów, bo pewnie mi się przyda, żeby włosy ładnie rozczesać i nawilżyć. I tutaj mam jeszcze z Alpinos booster z witaminką C, no fantastycznie to pachnie, bardzo to lubię. I to jest tak nawilżające, tak bardzo przyjemne, używam zarówno na noc, jak i rano pod makijaż, więc bardzo Wam polecam, bo no to jest mega przyjemne, super nawilżenie i pięknie to pachnie. No i jeśli chodzi o krem do twarzy, to wezmę sobie tutaj taką małą pojemność od Samarite, to jest ten słynny boski krem do twarzy i słuchajcie, on jest genialny. To jest taka miniatureczka 15 ml, więc idealnie właśnie gdzieś tam, wiecie, do samolotu. W środku to wygląda tak, to ma też taki piękny beżowy kolor, natomiast to jest taka formuła nawilżająca, zmiękczająca, wygładzająca. To też tak pięknie pachnie. Jestem zachwycona tym kremem. Natomiast on jest bardzo bogaty. I raczej nadaje się na noc, aniżeli na dzień i pod makijaż, bo bardzo bogaty. Jest to bardzo bogaty krem. Mega przyjemny. I zarówno pod oczko, jak i na całą buzię. Naprawdę mega. Zapinam wszystko. I cóż. Jesteśmy prawie gotowi. Znowu stresik. Trochę takie napięcie czuję. Natomiast wiem, że jak już tam wyląduję, to będzie ok. Jestem odprawiona, mam karty pokładowe zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Zawsze sobie te karty pokładowe drukuję, bo oczywiście można mieć w telefonie, oni sobie tam skanują te kody QR. Natomiast wolę też mieć osobno, nie daj Boże, gdyby coś się stało z elektroniką i miałabym problem z zalogowaniem się na pocztę i musiałoby to trochę trwać, to ja nie chcę się denerwować, więc wolę jeszcze w taki sposób tradycyjny mieć w formie takiej papierowej
karty pokładowe, w razie czego gdzieś tutaj w plecaku wciśnięte dla bezpieczeństwa. Czy jest jeszcze coś, o czym powinnam była pamiętać i zabrać ze sobą? Powiem Wam, że nie wiem. Na pewno muszę iść jeszcze do sklepu i zrobić kanapki na drogę. W ogóle można też wejść z jedzeniem, znaczy odprawić się wraz z jedzeniem, z kanapkami. Więc to się też przyda do samolotu. No i kilka bułeczek będę musiała przygotować i włożyć do plecaka Adasia, tak myślę, i pewnie do mojej torebki też wcisnę, żeby było coś do jedzenia. Ja dla siebie zabieram z kolei, nie będę brała żadnej kurtki ani bluzy, natomiast wezmę sobie taką koszulę a la lnianą z Sinseya, która jest ze złotymi guzikami. Ona jest też na długi rękaw, ale te rękawy można sobie podwijać. Więc to będzie zarówno pasowało też do leggingsów i do sportowych butów. Można to, wiecie, wystylizować zarówno na elegancko, jak i na sportowo. To jest bardzo uniwersalna rzecz. I tak jak mówię, ponieważ będzie niezwykle gorąco, to myślę, że bluza mi się nie przyda. Natomiast taka narzuta, coś a la koszula, to jak najbardziej. Poza tym to też wygląda tak bardzo wakacyjnie, wiecie, w końcu jak coś jest z domieszką lnu albo w ogóle totalnie z lnu, no to to się fajnie sprawdza na wyjazdach właśnie. Więc jeśli chodzi o taką grubszą rzecz dla mnie, to będzie to, a w tym jest bardzo ciepło. No i tyle. Adaś będzie miał tego typu plecak, już jest trochę wypchany, natomiast i tak muszę tutaj przejrzeć rzeczy. Tutaj mamy koło do napompowania, do pływania. Mamy tutaj jakiś balon, mamy wachlarz, może się przydać. Mamy tutaj okulary do pływania nawet. Nie chcę tam kupować tam na miejscu. Mamy lizaczka, w razie czego podczas lotu samolotem, gdyby zatykało uszy, to lizaki są takim chyba najprostszym wyjściem w takiej sytuacji dla dzieci, żeby przełykały ślinę, oczywiście o to chodzi. Resorek, pewnie Adaś zapomniał o tym resorku, on w ogóle jest z Arbelobello, taka pamiątka. Czekoladki się jeszcze ostały. Chyba są ok. Dobra, zapytam go jeszcze, co chciałby zabrać z zabawek na wakacje. Ale myślę, że to jest taki maks. No i tyle. Tak, także lecimy z Katowic. My zaraz wyjeżdżamy. Jeszcze nam zostały w sumie takie 2 godzinki i lecimy. Ja w ogóle ostatnio jestem totalnie bez biżuterii i dla mnie to jest aż takie, wiecie, niepojęte, bo ja zawsze biżuterię gdzieś tam na sobie miałam. Kolczyków nie mam, dlatego że jeden właśnie zgubiłam, więc jakiś czas temu Wam o tym opowiadałam. Jeszcze żadnych nowych sobie nie zamówiłam, chociaż może zerknę za chwilę do mojego pojemnika z biżuterią, może coś tam wyhaczę i sobie jakieś wkręty tutaj włożę. Naszyjnik, słuchajcie, zdjęcie do paszportu robiłam i musiałam ściągnąć ten naszyjnik i wiecie, że nie pamiętam, gdzie go wsadziłam. To jest po prostu szok, że ja tego w ogóle nie pamiętam. Gdzieś wcisnęłam to do kieszonki, ale nie pamiętam której. I to jest aż zastanawiające. No, wcisnęłam to do jakiejś kieszonki, mówię, wyciągnę, nie zgubi się. I tak wsadziłam, że nie pamiętam, gdzie wsadziłam. To jest najlepsze. Chyba może tu znajdę. Zegarek. Miałam dać do zegarmistrza, bo bateria mi stanęła. No, więc zegarka też nie mam. Bardzo żałuję, bo ja uwielbiam ten zegarek. On jest z Kazar, ale muszę Wam powiedzieć, że Swarovski ma piękne zegarki właśnie też na bransolecie. Takie ozdobne, kobiece, piękne i bardzo mi się podobają. Więc gdybyście chciały nowy zegarek, to można sobie tam zajrzeć na stronę i zobaczcie, że nie mam. Tu mam
Tu mam błyszczyk, ale biorę ten balsam do ust na plażę. To Mio Beauty Fautrix. A, bo to jest we współpracy z Beauty Fautrix. Insta Kiss Pocket Caramel Fudge. Jeszcze chwila i będziemy jechali. Ale to pachnie. A tak swoją drogą zabieram coś takiego. To jest portmonetka z możliwością umieszczenia tutaj również telefonu. No i to jest bardzo wygodne. Tutaj zamierzam trzymać właśnie pieniążki, euro. I jednocześnie, i tutaj telefon mi się mieści, natomiast duży iPhone się tutaj nie mieści. Fajnie, bardzo użytkowe, wygodne, funkcjonalne. Więc myślę, że mi się to fantastycznie sprawdzi w podróży, tym bardziej, że mam tutaj taki, wiecie, szybki dostęp do pieniędzy, żeby zapłacić. To jest, myślę, very good idea. A, mam jeszcze te złote kolczyki, ewentualnie one też mogłyby być. I tutaj mamy, no, te. No, nie mam. No, uwielbiałam. One u Swarovskiego dalej są dostępne, natomiast no zgubiłam drugi. Ale tu mam jeszcze coś takiego i tego drugiego też nie mam. Chociaż to jest niemożliwe, żebym nie miała. To jest chyba od Praven. Bardzo podobne, słuchajcie. To jest Swarovski, a to jest Praven. Nie? Ale nie pamiętam, czemu nie mam drugiego. Tutaj mamy... Okej, to jest naszyjnik w kolorze żółtego złota od Swarovskiego, właśnie z gwiazdkami, ale widzę, że... Jak to jest? Więc wyczyszczę to i myślę, że założę. Tak. Tyle lat to nosiłam. Ale najbardziej lubiłam tę srebrną. No ale może być, dobra. I to tylko sobie wyczyszczę i w sumie kolorystycznie nawet to będzie pasowało. Thank you.